Historia zatoczyła koło. Ostatni mecz w Ekstraklasie na tym stadionie. Pierwsze 45 minut, powrót na tym stadionie po 45 minutach. Jak się czułeś? No dokładnie. Tu się zakończył mój ostatni mecz ligowy z Krakowem, gdzie też było przegrane spotkanie. I znowu rozpocząłem właśnie tutaj mecz na Krakowi po długiej przerwie. I na pewno się cieszę z tego, że wróciłem na boisko, ale bardziej mnie martwi to, że kolejne spotkanie przegraliśmy tutaj na Krakowi i to na pewno jest smutne. Po ponad 250 dniach bez gry w meczach o punkty wraca się jako debiutant, czy bez przesady, aż tak źle to nie jest? No jest to coś całkiem innego, bo ta przerwa była w moim przypadku dosyć długa, gdzie pierwszy raz się spotkałem z tak długą przerwą w grze. Na pewno było to coś innego i taka niepewność na pewno była, jak to będzie wyglądało po takiej długiej przerwie, ale już to jest za mną. Cieszę się, że rozegrałem 45 minut i czułem się dobrze, dlatego fajnie, że już mogłem rozegrać mecz ligowy. Trener Jan Urban indywidualnie z twojego występu był zadowolony, a ty? No, ja byłbym zadowolony, jakbym w tym spotkaniu zdobył bramkę. Na pewno cieszę się z tego, że wróciłem na boisko, ale zadowolony byłbym jeszcze bardziej, jakbym zdobył bramkę w tym przypadku kontaktową i byśmy dążyli do kolejnej bramki, a tak to przegraliśmy to spotkanie. Jestem zadowolony z powrotu na boisko, ale na pewno nie z wyniku. Mam wrażenie, że te dwa mecze, które zostały do końca sezonu, to dla wszystkich piłkarzy Lecha Poznań wielki ciężar, bo w sumie gramy o nic, z pucharu odleciały. No tylko nie dla ciebie, bo to zawsze szansa na jakieś tam dojście do jakiejś lepszej dyspozycji jeszcze. To na pewno, ale to nie jest tak, że teraz ten sezon jest stracony. Wiadomo, pucharów nie będzie, ale my gramy dla Lecha i to mecze, te dwa mecze może mogą być o nic, ale my reprezentujemy Lecha Poznań i my powinniśmy nawet w meczach o nic pokazać, że gramy z serduchem na tym boisku i będziemy chcieli zakończyć ten sezon nieudany zwycięstwem w jednym i drugim spotkaniu.